Coś ty znowu wymyślił. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie my znowu jedziemy? Proszę się pakować, nie zadawać zbędnych pytań. Ja mam nadzieję, że to jakieś wakacje w końcu są, tak? No, takie można powiedzieć. Spałem 8 godzin, wróciłem z Wrocławia i znowu? Znowu. Dzień dobry widzowie, witam się z wami. Jest piękna pogoda, a my wyruszamy na kolejną kulinarną podróż. Tym razem zaliczamy Berlin, a z Berlina jedziemy do Szczecina. O ile się nic nie wysypie po drodze, o ile plany się nie zmienią, bo wiecie jak to u nas działa, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem po prostu. Jeśli coś ciekawego po drodze do Berlina się wydarzy, to na pewno wam o tym powiemy, pokażemy, włączymy kamerę, a jeśli nie, no to widzimy się już w Berlinie. Mam zapisane 7 albo 8 miejscówek, które chcę ograć w Berlinie. Będzie tego dużo, będzie myślę ciekawie, mam nadzieję, że będzie pysznie. Siadajcie sobie z tyłu i lecimy na wycieczkę. Dojechaliśmy właśnie do Berlina. Pierwsze co będziemy tutaj jeść, pierwsze czego spróbujemy, to są burgery. Jest tutaj jedno miejsce, które ma tak naprawdę najwięcej opinii na Google, bo ponad 13 tysięcy na tę chwilę. Jest to niewątpliwie najbardziej kultowa burgerownia w tym mieście. Burgermeister. Burgermeister chyba się mówi. Właśnie tam teraz jedziemy i jedziemy do jednego z lokali, bo jest ich kilka tutaj. Także można powiedzieć, że jest to taka mała sieciówka. No i właśnie te burgery cieszą podniebienia klientów, proszę państwa, od ponad 20 lat tutaj. Więc jest to kawał czasu. Z pewnością trzeba tego spróbować, jeśli lubi się burgery. Jak się jest w Berlinie, no to myślę, że to jest takie miejsce właśnie do odhaczenia. Z ciekawostek, ten lokal akurat, do którego jedziemy, mieści się w starej publicznej toalecie. Przerobili publiczną toaletę i zrobili tam burgerownię. I to jest właśnie taki najbardziej popularny ich lokal. Wiem, że sami robią kotlety, sami pieką bułki i sami robią frytki. Także mamy do czynienia tutaj z typowym domowym burgerem. Jednego burgerka zjesz, czy ile? No ze 4 przynajmniej. Ze 4? Chcesz fryteczki z serem polane? Tak. Bo widziałem, że tam są takie. Chcę wszystko. Okay. Całe menu. Całe menu. Ja mam dla ciebie lepsze pytanie. No. Wiesz, że powinniśmy tu w prawo jechać? No widzę. 2 minuty dłużej, pozwiedzamy sobie w końcu. No jesteśmy. Jasne, że tak. Myślę, że zamówimy dużo, żeby dogłębnie stestować oczywiście te dania. Żeby rzetelnie podejść do testu, musimy spróbować kilku pozycji. Jak ci się podoba Berlin? No ja byłem tutaj już 2 razy i jest całkiem spoko. Fajna jest architektura. Ale ze mną nie byłeś. Z tobą nie byłem. Ale to dopiero początek naszej przygody, więc... Zapraszam na pierwszy film z Berlina. Uj, jak ja patrz. Kraftowa. Człowieku, chodź podejdziemy może. Co to jest? To jest, człowieku, doner. Kebaby nie dzisiaj. Ty, tu w ogóle nie ma pasów, zauważyłeś to? No nie ma. Trzeba wiedzieć, gdzie przechodzić. Przejeżdżaliśmy przed chwilą obok tej burgerowni i tłum. To jest taki luzik, wszyscy se chodzą z piwami w ręku. Nie wiem, czy to jest to, nie ma mandatów za to, czy chyba jest to, że tak powiem, legalne. No dzisiaj idealnie trafiliśmy, bo przyjechaliśmy w piątek, człowieku, a tu się można poczuć jak w jakimś Manhattanie. Zajebiście wygląda ta burgerownia, wy jeszcze jej nie widzicie chyba. Wygląda świetnie, bo jest pod wiaduktem, na którym przejeżdża pociąg od czasu do czasu. Super to wygląda, mega mi się to podoba. Pierwsza pozycja, najtańsza, hamburger, cheeseburger, chili cheeseburger, Fleischermeister, nie wiem co to jest. A ja ci zrobię niespodziankę po prostu. Dobrze. Dobra? Dziękujemy kod QR, wariaciki moje. Człowieku, cheesy fries. Widziałem jakieś zdjęcia tych burgerów i one wyglądały trochę jak burgery z Five Guys. Wiesz, ta była taka zgnieciona. One były takie utuszone fajnie. Ja lubię takie burgery, nie wiem jak ty. Ja też. Czyli ja rozumiem, no dla niektórych po prostu te burgery mogą wyglądać niechlujnie. Dobra, wjeżdżam w chili cheeseburgera. Ja w ogóle nie miałem w szkole niemieckiego, więc pewnie będę gadał tutaj nie tak jak się powinno mówić. Fleischermeister. Fleischermeister to jest burger z grillowaną cebulą. Bierzemy go. Biorę klasyczka cheeseburgera. Biorę 3 burgery i frytki, dobra? Zobaczymy, najwyżej się coś tam wiesz. Tu jest sporo jedzenia, nie? Cheeseburgerek, wjeżdża. Biorę zwykłe frytki i frytki serowe. Sporo zapłacimy przeliczając na złotówki, nie ukrywam, już to widzę. Jezu, jeszcze są bekonowe, człowieku. Bekonowo-cebulowe frytki jeszcze są, ale chyba serowe lepsze. Serowe. Tu jeszcze ciastka jakieś mają. Spróbujmy. Ale zatuszymy się full. Jedno ciasteczko. Czekoladowe czy jagodowe? Jagodowe. Jagodowe. Blueberry cheesecake cookie, czyli to jest i z serem, wiesz, to jest takie sernikowe ciasto jagodowe. No i udało się, bez kolejki, ale podejrzewam, że i tak będziemy chwilę czekać na jedzenie, nie? 30 euro i 60 centów zapłaciłem za to wszystko. 150 zł. Nie jest źle chyba wcale. No te burgery też widzę nie są duże, bo już widzę, że tutaj pan sobie konsumuje elegancko. Chciałbym być już na jego miejscu. Za 15 minut ma być gotowe niby. Okej. To chodź się gdzieś ten.
Człowieku, wiesz co to jest? Cola Sherry Zero, nie ma tego w Polsce. Co ty, ja też chcę taką, no. Szukałem ostatnio w ogóle tego, tak sobie myślałem, miałem ochotę na Sherry, ale jednak nie chciałem tego cukru, wiesz, ładować w siebie. A jednak jak napoje, to wybieram Zero zawsze. No ale jak jest Sherry Zero, to też czuję, że to będzie napój wyjazdu tutaj. Patrz, tu są w ogóle te już te korki przyczepione. Czytałem ostatnio o tym, w Polsce jeszcze tego nie widziałem. Co prawda, ja z przyzwyczajenia użyłem trochę za dużo siły i mi się naderwał. Smakuje tak samo jak Cola Sherry w tej takiej starej puszce, wiesz o co chodzi? Taka czarno-czerwona, pamiętasz to? Czemu tego nie ma w Polsce, o co chodzi? No ta. O, dokładnie ta, no. Pamiętacie te produkty? Patrzcie na to. To. O Jezus. I to. Szynka ser, jadłem dużo, jeszcze były drugie takie podobne, to jest nasz z tej serii. Uwielbiałem tą kolę, Sherry, fajnie, że jest zero, nie? To się tak odrywa w ogóle chyba, tu taki dzyndzel zostaje. Bajka, jeszcze baja, jak jest, nie? Zmrożona. Ale 10 zł kosztuje, wariacie. Człowiek. Trzeci burgerek, czwarte pudełeczko, piąte pudełeczko, ciasteczko tutaj jest, ale pokażę później. No i tutaj jest, człowieku, to o co nam chodzi, to co lubimy najbardziej, czyli cheesy sauce. Kurde, ja tak gadam, a to może wcale nie będzie dobre, już jestem po prostu podkręcony i głodny, nie? Ale sam klimat tego miejsca, ci ludzie tam, mega mi zrobił podkładkę do tego, że mam na to ochotę, bardzo. Zmieniamy lokalizację na ławkę, bo będzie wygodniej chyba. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj zwykłe frytki w cenie 3,30 euro. Powiem ci, że chyba trochę nie ogarnęliśmy z tym zamówieniem, bo okazało się, że ono było gotowe, ale my patrzyliśmy tam na taki znacznik z numerkami, a ten znacznik to były zamówienia, które były złożone jakby przy ladzie, przy po prostu zamówione normalnie, a nie przez telefon. Chwilę te frytki leżały i czekały na nas i to niestety czuć. Są zimne i trochę już mój entuzjazm leci w dół. No ale są dobre. Całkiem spora porcja, domowe frytki. Nie skupiałbym się na nich, chociaż szanuję za to, że robią je sami, a nie używają mrożonych frytek, więc to jest zawsze na plus. Jakby były gorące i byśmy je odebrali szybko, byłyby dużo lepsze. No takie nawet ciepłe nie są za bardzo. No nie, chłodne. Czekaj, co z tym sosem, bo jak on będzie zimny za chwilę, to nic z nim nie zrobimy. Jak zamawiacie frytki serowe, to dostajecie po prostu porcję frytek i do tego ten ser. No on też już troszeczkę wystygł, co prawda. Jak my to zjemy, nie? Może lepiej maczać, co? Bo nie mamy widelca. Mhm. Wyleję to na jedną stronę. Jest mocno intensywny, jest bardzo serowy. Fajny jest. A jeszcze lepszy byłby pewnie, jakby był gorący. Niestety nie jest. To jest tak, jakbyś taki emmentaler się rozpuścił. Taki smaczek czuję. Pierwszy burger. Lecimy z nim. Nie są opisane, więc nie wiem, który to jest. A zamówiłem cheeseburgera, chili cheeseburgera i tego burgera ze smażoną cebulą. Już widzę, który się trafił. Cebulka i to nawet, powiem ci, że to czuć od razu. O Jezu, wygląda tak soczyście. Ta bułeczka jest taka mięciutka. No ja już wiem, że to będzie pyszne. Do mnie też już ten aromat cebuli doszedł. A i to jest podwójne mięso w ogóle. Dwa kotlety. Nie masz pojęcia. Weź sobie gryza, bo aż mi cię szkoda. Czujesz to? Pierwsze, co w ogóle poczułem, to, że patrzcie, jakby kanty tego, brzegi tego kotleta, jednego i drugiego, są aż przyjarane, nie? I to nadaje tyle smaku, takiego grilla, że nie macie pojęcia. To jest trochę typ takich burgerów jak Five Guys, nie? Ale nie no, Five Guys się chowa przy tym. Zdecydowanie. Dużo sera tutaj jest. Niesamowite. Masz żabkę jeszcze. Jak stoicie pod tym lokalem, to strasznie unosi się woń tego mięsa. Takiego woła. I to bardzo czuć w tym mięsie, ale to nadaje takiego... Takiego smaku to nadaje, naprawdę to jest przepyszne. Powiem wam, że ten burger to jest idealny burger. Skleja się tak jak w Five Guys, wszystko z serem, z tą cebulką, z musztardą, z keczupem. Mięsa jest odpowiednia ilość, myślę, że tutaj jest na luzie, jest 250 gramów. Bułka się w ogóle nie rozpada, mimo że jest naprawdę taka delikatna i puszysta. Bardzo dobre, mięso jest soczyste. No nie brakuje tutaj niczego w tym. Szczerze, czy to nie jest najlepszy burger, jakiego jadłem? Mi też bardzo smakuje. Jeśli chodzi o sosy w tym burgerze, to czuję musztardę. Też czujesz? Musztardę, no. Ale taka delikatna, fajna taka. Voilà.
przepyszny jest. Ale przeprowadzam się tutaj. Naprawdę, te frytki zerowe, człowieku, jeszcze se zagryziesz. O Jezus Maria. Boże, poezja, 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 poezja. Ciekawe, co wylosujemy. Mamy dwa do wyboru. Wagowo są takie same, dlatego biorę tego, który był w torbie. Fajne pudełka, takie twarde w ogóle, takie. O, tutaj mamy taki fajny papierek też, że jakby coś pociekło z tego burgera, żeby nie wyciekło. To chyba jest cheeseburger. Pomidorek nam chciał uciec. Uszkodziłem bułeczkę, ale już się nie mogę doczekać. Tu też jest jakaś czerwona chyba cebula, coś takiego. Mamy sałatę lodową, pomidora, czerwoną cebulę, pyszne mięso i serek na górze. Ale fajny jest ten, powiem ci, z grillowaną tą cebulą. A, bo to jest w ogóle pojedynczy, nie? Mhm. Fajny był ten z cebulą, bo miał naprawdę dużo tego mięsa. Było soczyście, było tak, zaklejało cię i tam oprócz tej cebuli też był ser. Zwykły cheeseburger się chowa, szczerze, chociaż jeszcze go nie jadłem. Nie jadłeś go, ale rzeczywiście dobrze podejrzewasz. Jak spróbowałem najpierw tego z dwoma kotletami, to tu trochę brakuje tego kotleta. Jest taki mniej soczysty, właśnie mniej wilgotny. No ten smak jest niesamowity, chociaż jak do tej pory miałbym ocenić, to ten pierwszy jest moim faworytem, z tą cebulą. Zobaczymy, jak ten ostry i czy rzeczywiście jest ostry. Ale no, petarda. To mięso tutaj robi robotę, no naprawdę. Ono jest tak fajnie przygrillowane. Chociaż nie, proszę państwa. Mam tu coś takiego. Jalapeno. Ogórek. Ogórek. Ogórek, ale taki konserwowy bardziej. Nie jest to kiszony. Pyszne. Patrzcie, co jem. Nie macie pojęcia. Boże. Bo tak go zachwalałeś. Próbuj serka, zanurz się w nim, bo naprawdę warto. No to jest taki topiony ser. No. Ma taki posmak jak ten kanapkowy. Tak, dokładnie, no. Pyszne. Ciekawe, jak takie jedzenie zapycharzyły. Nie gadajmy o tym dzisiaj. Pokaż mi tego cheeseburgerka. Powiedzmy może sobie co nieco o cenach, no bo tak wychwalamy te burgery. O kurde, wariacie. Ten z cebulą, czyli ten pierwszy, którego próbowaliśmy. 8,30 euro. Cheeseburger 5,60 euro, więc trzeba dopłacić tak naprawdę 3 euro za drugiego kotleta, nie? Czy jest to drogo? Myślę, że jak na warunki tutaj, szczerze nie interesowałem się, nie wiem ile oni zarabiają średnio i tak dalej. No jak dla nas to jest to trochę drogo, nie? No u nas za 4 dychy to na luzaku zjesz burgera z już z frytkami, nie? Cheeseburgerek wygląda trochę biednie przy tamtym. Tamten tak, naprawdę no. Od razu było widać, że to jest... Nie, ale też ma coś w sobie, szczerze. Tu jest sos inny, tu nie czuć musztardy. Mnie bardziej uwiódł tamten. No już przy pierwszym gryzie tam czułem taką delicję. Najbardziej to, co czuć tutaj tak naprawdę, to jest to mięso. Jest bardzo chrupiące po prostu miejscami. Mega to jest. Cheeseburgerek też dobry, po prostu na mniejszy głód, nie? No dla mnie tamta cebula też robiła robotę. No. Tamta cebula fajnie pasowała do tej musztardy też. Przed nami chili cheeseburger za 5,90. Czy ten z cebulą był najdroższy? Tak, bo on był podwójny. A te są pojedyncze z tego, co widzę. Tu jest jakiś ostry sosik. Wygląda mega apetycznie i nawet nie ma tu o czym rozmawiać. Jest tutaj ser, oczywiście mięsko, jalapeno, pomidor, sałata lodowa, sos chili chipotle i majonez. Czego chcieć więcej? Nie czuć ostrości jeszcze. Powoli coś zaczynam czuć ostrości. Coś tam delikatnie piecze, ale to raczej za sprawą jalapeno, a nie tego sosu. I w sumie tak szczerze, to chyba jest taki najbardziej suchy z tych burgerów, które tutaj zjedliśmy dzisiaj. No, jakoś się nie wybija na tle. Coś tam delikatnie pali, ale chyba najgorszy. Zdecydowanie, ale mi już zatkało. No. Daj się napić, chyba mam zator żylny już. O tym lepiej nie mówić. O tym dziś nie rozmawiamy, wariacie. Dobry jest. To jest najbardziej suchy burger, przynajmniej takie mam odczucie jedząc go. Coś tam jednak przypalił, także ten sosik jakąś tam moc ma. Wiadomo, że moja tolerancja i moje kubki smakowe są trochę po prostu przepalone ze względu na challenge ostrości. Z tych burgerów wybrałbym oczywiście, że pierwszego. Podwójne mięso, grillowana cebula, ser, musztarda. Wjechało to tam idealnie, naprawdę. Przede wszystkim przypieczenie tego mięsa, to w jaki ono sposób jest zgrillowane, robi tutaj największą robotę. Oczywiście nie jedliśmy tutaj innych burgerów, przynajmniej ja, bo ty już tu byłeś dwa razy, ale chyba też za bardzo nie, tutaj... burgerów chyba, chociaż może... Poszliśmy tak naprawdę do najbardziej wyhajpowanego miejsca. I na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, o, to już jest masówka, mają 5 lokali, czy ileś tam i tak dalej, i że tutaj są lepsze burgery.
Nie wiem. Uważam, że to jest bardzo dobry, bardzo smaczny burger. Mistrzostwo. Myślę, że też klimat tego miejsca trochę działa. Najbardziej przy tym burgerze jestem ciekaw, czy on przypali, nie? Bo ja nie mam jakiejś wysokiej tolerancji. Troszeczkę. On tak fajnie muska tą ostrością. Rzeczywiście mam wrażenie, że z każdym kęsem ten burger zapycha tak, że zaraz przestanę mówić, nie? Smaku jest bardzo dobry, ale jakiś jest taki suchawy. Tu się nic nie może zmarnować. Delicja. Co tu dużo mówić. Na pewno jakbym był w Berlinie następnym razem, jestem strasznie brudny. Kto się nie ubrudził przy jedzeniu burgerów, niech rzuci kamień. Jeśli byłbym w Berlinie, na pewno bym tu wrócił następnym razem. Podejrzewam, że będę jeszcze w Berlinie, więc na pewno tutaj powiem komuś, z kim tu będę. Słuchaj, ja znam takiego super burgera, chodź, zaprowadzę cię, ale ty płacisz. I on mówi, dobra. Podsumowując, naprawdę muala. Muala. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dołącz do nas, bądź na bieżąco. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Berlina, bo będzie ich jeszcze kilka. I co? Pa! Słuchajcie, my już tutaj muala, muala, papa i tak dalej, subskrybuj kanał, a ja znalazłem jeszcze ciastko, które zamówiliśmy. Blueberry Cheesecake Cookie za 3,60 euro. Wygląda w ogóle też tak, no kurde, wygląda super, jak z kreskówki, nie? Ulala. No szału chyba nie ma. Masz ten większy, bo ja już... Naprawdę... Nie mam jak tego przytrzymać. Włóż do kieszeni. Włożę tam do sosu serowego. Nie w ogóle. To białe nadzienie tutaj jest lekko ciepłe. Ale to właśnie pewnie mi się przez wydaje, to, że burgery na tym leżały. Albo mi się wydaje, że te ciastka może są w ogóle podawane na ciepło. Może. To jest taki giga duży piegusek, tylko że macie w środku jeszcze nadzienie serowe. No i blueberry. Blueberry to jagody? Czy blueberry to borówki? No chyba jagody. Wybrali się za granicę, tu manki. Nieważne, bardzo dobry duży piegusek po prostu. Super. No ale kosztuje 16 zł on. Dobre ciasteczko, naprawdę. Przechodzisz sobie obok, człowieku, nawet jak nie chcesz zjeść burgera, bierzesz sobie takie giga ciacho, fajne. Blisko tego serowego sosu było. Dobre jest, jak się wgryzłem w ten serek tutaj. Bardzo kruche i fajnie, że ten serek tu jest, bo on jest taki mięciutki w środku, bo mogłoby takie ciasteczko aż tak kruche poranić dziąsełka. No. Nie. Blueberry to jagody. Muala. Baja.